Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w czwartym już odcinku z gry Good Game Empire. Obiecałem wam, że będzie odcinek z atakowania obcych, miał być albo wieczorem, albo rano, teraz jest wieczór jak nagrywam, więc wy go pewnie dostaniecie jutro przed południem, z samego rana zobaczymy. A tak zacząłem teraz nagrywanie, bo stwierdziłem, że pokażę wam obronę z ataku, bo za 20 sekund nas zaatakuje Baron Rozbójnik, taką armią oto właśnie. Ja jestem akurat bardzo dobrze ufortyfikowany, mam maszynki obronne, mam wojsko defensywne, także nie ma problemu. O! Na skrzydłach, na froncie i na drugim skrzydle. Maszynki są. Atak już wszedł. Napad, zwycięstwo. No i widzimy, że nie straciliśmy żadnego żołnierza. Udało nam się wybronić zameczek bez strat. Baron Rozbójnik stracił wszystkich. Dostaliśmy złoto. Troszkę doświadczenia. No i jest fajnie. Jest fajnie. Jeśli chodzi teraz o Wojnę Królestw, udało mi się zdobyć 1150 punktów chwały. Tylko dzisiaj, no nie? Bo od rana dzisiaj właśnie to wydarzenie weszło. Poatakowałem tam parę tych zamków. Cztery strony... No prawie. 3,5 strony nagród udało się wbić. Mamy dużo... Dużo mamy... Czego mamy dużo? Widzicie, zapomniałem, co miałem powiedzieć. Zapomniałem. Ale tak, mamy jeszcze sporo wojska. Teraz idą dwa ataki. Już wam pokazuję. Pierwszy atak. Naszym głównym dowódcą. Puściłem atak frontalny na jedno skrzydło. Zamek obcych, no, dość dobry. 20 chyba 6 poziomu. Taką ma obronę. Widać, że ma jednostki defensywne, więc może trochę chwały wpadnie. I drugi atak puściłem na ten zamek. On już jest słabiej pilnowany, tutaj słabe jednostki, jakieś wieśniaki. No a wojsko idzie też, no, bardzo dobre w sumie, no nie, więc tu nie będzie problemu. Dowódcę puściłem naszego drugiego. Mam tutaj jeszcze dwa zwiady zrobione. Ale te zamki są takie, no, słabe bym powiedział, spokojnie je rozniesiemy. Także ja już sobie to poza odcinkiem zaatakuję, a teraz chcę wam jeszcze właśnie pokazać raporty z tych dwóch ataków. I w ogóle, póki pamiętam, muszę pozdrowić tak. Po kolei, Pikachu 1.12. Pikachu, jesteś na czacie, tak? Pikachu do nas wskoczył na chwilę, żeby nam pomóc właśnie z eventem, także dzięki wielkie. Tak samo nam, w sensie wcześniej mi też surki wysyłał i ogólnie służył radą, także dzięki wielkie. Pozdrowienia dla Gunmana, ponieważ znowu mnie zasypał dzisiaj toną surowców. Pozdrowienia dla Lorda Piotra 08, który również służył radom i zgodził się być opiekunem naszego sojuszu, więc jesteśmy szkółką. Tak, jesteśmy szkółką. Jesteśmy szkółką, której opiekunem właśnie jest Lord Piotr 08. Widać, że już, no, dość potężny gracz, ma 800 legendarny, także z tego co pamiętam, więc no już bardziej wyekspiony być nie może. Jeśli chodzi o nas, o nasz sojusz, to mamy tak. Dołączyli do nas Amazing Livia, Rahul, no i Pikachu wskoczył teraz. Pisze, że do 21 będzie, więc spokojnie. Pikachu, dziękuję. Na pewno twoja pomoc się przyda. No a Amazing Livia i Rahul, mam nadzieję, że zostaną z nami na dłużej. Tak samo Amazing Livie też chciałem podziękować, ponieważ wysłała mi dzisiaj troszkę surowców, więc również pozdrawiam, dziękuję za pomoc. Widzicie, że póki co mamy trzech graczy, mamy w sojuszu tak blisko siebie, więc naprawdę jeżeli ktoś chce, to bardzo zapraszam. Tu jest wokół pełno pustych miejsc, można dołączać, gdzie się chce po prostu. Jest pełno pustych posterunków, dużo jest tych posterunków z żywnością, także jest wszystko
Spoko. I ogólnie tak. Jak wygląda nasz posterunek, ten drugi? No on się dużo nie zmienił. Ja wam pokażę. On się dużo nie zmienił, bo ulepszam cały czas magazyn. Ponieważ chcę mieć możliwość właśnie posiadania jak największej ilości surowców, ale głównie chodzi mi o żywność, żeby tej żywności było jak najwięcej, by można było tam trzymać coraz to większe ilości żołnierzy. I tak, zbierzmy sobie wózek. Mamy dużo zadań do wykonania. W tej chwili właśnie sobie ulepszam magazyn. Za 2 godziny się skończy i mam w planie na noc puścić sobie ulepszanie warsztatu oblężniczego. No a jutro zastanawiam się, czy zrobić sobie na przykład domki albo gospodarstwo. Chociaż bardziej chyba gospodarstwa bym wolał ulepszyć, bo tam też jest zadanie z tą Beatrice Pasi Brzuch, czy jaki tam jest. To chyba to, no nie? Tak. Musimy 4 gospodarstwa do 5. poziomu ulepszyć. Także to zrobimy spokojnie. Zajmiemy się tym. Widzę, że mamy dość dużo surowców, a zatem wpłaćmy sobie do sojuszu. Tak, z 1500 drewna i kamienia. Bo zaraz zwerbujemy znowu z ataków, więc to szkoda, żeby się zmarnowało, no nie? A na sojusz to się zawsze przyda. Różne ulepszenia zrobimy i tak dalej, więc będzie git. I stwierdziłem sobie w ogóle, że wysłałem sobie na Pelennor, już wam pokażę, puśćmy sobie ataki z Pelennoru. Potraciłem trochę tego wojska, bo z Pelennoru też puściłem chyba 2 ataki na obcych tych władców, więc troszkę tego wojska spadło, ale wysłałem sobie właśnie z głównego zamku te bardzo wolne jednostki. Więc myślę, że teraz możemy sobie tymi właśnie wolnymi jednostkami puścić atak na barona rozbójnika. Patrzcie, tymi słabymi. O! Zdobyliśmy nagrodę za atak. Super. O, i jedzonko. I więcej defa. Super. Tymi słabymi jednostkami ten atak by szedł nieco ponad minutę, a widzicie, że tymi idzie ponad 5 minut. Ale dobra, sprawdzamy pierwszy raport. No, straty są duże. 43 żołnierzy straciliśmy. Zdobyliśmy 232 punkty chwały. Nieźle. Trochę surki wpadło. Zobaczmy na szczegóły, jak to wygląda. Padło nam 2 demonicznych. Tutaj... Tu na froncie dużo straciliśmy, patrzcie. No. I to głównie kusznika. Wiem czemu. Wiem czemu tak straciliśmy, ponieważ w maszynkach dałem tylko, żeby zbić obronę murów i obronę bramy, no nie? Zbiliśmy to do zera, że nie było w ogóle tej obrony, no ale jednostki strzelające wybili nam naszych strzelców, no nie? Więc trzeba było, w przyszłości po prostu, jak te ilości obrońców będą o wiele większe, trzeba będzie dawać jednak dużo osłon, żeby niwelować bonus do obrony dystansowej dla żołnierzy na murach, no nie? No i wtedy te straty byłyby już o wiele mniejsze, ale widzę, że w warowni sobie nasi żołnierze dzielnie poradzili. No tutaj tylko głównie wieśniaki byli parę tych obrońców i tyle. Ale spoko, troszkę chwały wpadło, to się liczy. Za chwilkę wejdzie kolejny atak, a w międzyczasie może wam pokażę jeszcze jakieś inne raporty z atakowania, które dzisiaj były. Tu był jakiś słaby atak, 36 chwały tylko dostaliśmy, więc mało. A trochę tych ataków puściłem. O, tu był bardzo dobry atak, 266 chwały. Obrońców było prawie 200. 37 żołnierzy straciliśmy, dużo surowców zyskaliśmy. No, oni też mieli dużo tutaj właśnie jednostek defensywnych. No i potraciliśmy właśnie głównie strzelców, dlatego że też nie dawałem tutaj tych osłon. Ja tych osłon mam mało w tej chwili i
Nie wiem, ile tam ich mam, może z 50. Jak będzie, to będzie dobrze. A poza tym, na obcych warto jest dawać jakieś lepsze te osłony, nie drewniane, bo drewniane to one są bardzo wolne, a tak by szedł o wiele dłużej. A po drugie, ja jeszcze nie mogę sobie produkować tych drewnianych osłon, ponieważ mam drugiego poziomu warsztatu, no nie? Bo to dopiero chyba od drugiego poziomu można robić. O ile dobrze pamiętam. Jeszcze jakieś ciekawe. Tutaj może, zobaczymy. 84 punkty chwały. No mało troszkę. No, obrońców było całkiem sporo, ale oni byli chyba słabi, o ile się nie mylę. No, głównie były jednostki ofensywne, które w obronie no, spisują się bardzo słabo. No i te słabe jednostki, no nie, razem z wieśniakami, to dlatego tak mało chwały wpadło. Jeszcze jakiś ciekawy był atak. 6 punktów chwały i 7 strat. Nie, no tutaj to porażka w ogóle, ten atak. Obcy zamek, atak. 11 punktów chwały, to może nie. 37 to też słabo. 9 punktów chwały, o panie. O, i właśnie wszedł kolejny atak. Dostaliśmy tytuł wicehrabi. Będziemy dostawać plus 5% monet za chwalebne ataki. Ok. Sprawdźmy sobie teraz ten raport. O, słaby, tak jak myślałem. Te jednostki w tym drugim zamku były słabsze, więc 47 punktów chwały tylko wpadło. Straty malutkie, ale troszkę surowców wpadło. Sprawdźmy sobie jeszcze szczegóły. No, na froncie straciliśmy wędrownych trochę, tak? No, to pewnie ci halabardnicy ich stukli, no nie? Bo oni są dobrzy w obronie przeciwko tym wędrownym. A na skrzydle... No, skrzydle też jednego rycerza gwardii. No, okej. Okay. Nie jest źle. Nie jest źle. Dwa ataki weszły. Jest git. Zaraz wejdzie jeszcze atak z barona. A ja jeszcze poszukam, czy nie mam jeszcze innych raportów z obcych. Wydaje mi się, że na pewno mam. To już patrzyliśmy. Moment. O, tu chyba. Czy nie tu? Tu chyba też widzieliśmy. To był słaby atak. Tu też słaby, tylko 9 punktów chwały. Tu są wywiady. Już teraz. Tu z Pikachu gadałem. O, jest jeszcze jeden atak. O, i to był chyba najlepszy atak, jaki dzisiaj puściłem. Prawie 300 punktów chwały wpadło, no nie? 296. Było dużo obrońców. Straciliśmy 33 żołnierzy. I zobaczmy sobie szczegóły. Głównie na froncie straciliśmy dużo. No, ale patrzcie, oni mieli dużo halabardników. Trochę tych łuczników. Straciliśmy głównie wędrownych kuszników. A jeśli chodzi o maszynki, to tak samo właśnie. Redukowałem tylko mury i bramę. Nie dawałem tych osłonek, więc dlatego takie straty pewnie. A na flance z kolei demonicznie padli. Od halabardników. No oni są dobrzy w obronie. 135 siłę mają obrony, no nie? Przeciwko jednostkom walczącym wręcz. No a nasi demoniczni akurat mają 185 ataku. To jest potęga. To jest jedna z najlepszych jednostek tutaj w całej grze, naprawdę. Ich mieć pokaźną ilość to jest coś niesamowitego. No i to był chyba najlepszy atak do tej pory, jaki przeprowadziłem. 296 chwały. Całkiem spoko. Mamy w tej chwili tytuł wicehrabi już. Tyle mi się udało dzisiaj tylko tej chwały nabić, więc jest dobrze. O, zdążyliśmy w międzyczasie zaatakować barona rozbójnika. Sprawdźmy sobie... O, proszę. Aż trzech straciliśmy, zobaczcie. No nie? A on znowuż nie miał silnych jednostek. On ma te słabe, ale widzimy, że jednak chyba te jednostki jakoś bardzo silne nie są. No nawet 100 ataku nie mają siły. Mają 92.
Oni mają 109, to są troszkę silniejsi, ale... Ale po pierwsze są strasznie wolni i wysyłać ich gdziekolwiek to jest masakra, a po drugie to też w porównaniu z demonicznymi to oni są naprawdę dwa razy słabsi praktycznie, ale wpadł rubinek, wpadł ciuszek, więc... Więc nie jest źle. Nie jest źle. Okej, ja jeszcze sobie teraz zobaczę w naszym głównym zamku. Sprawdźmy sobie, jak stoimy z nagrodami. Bo ja tu ostro biję się o top 50, bo jest fajna nagroda, fajna dekoracja, która by dała aż 270 porządku publicznego, więc znacznie by produkcję w naszym zamku poprawiła. Mamy 35. pozycję. No, okej, w porządku. Mamy szansę naprawdę w 50 się utrzymać. 50 osoba ma niecałe 1000 punktów chwały. My mamy w tej chwili 1400, więc jest spoko. Czy na top 20 mamy szansę? Nope. Wątpię. Tu już są potem takie duże różnice. Tu w ogóle jakiś Only jeden Hero 12 tysięcy chwały zdobył, no nie? Na tym poziomie. Naprawdę, niektórzy gracze to są kozaki. Poważnie. Ja wam powiem, że ja głównie gram dla zabawy, żeby jakoś miło czas spędzić, żeby wam coś ponagrywać, żeby pogadać trochę z widzami tutaj w sojuszu i tak dalej. Ogólnie, żeby było sympatycznie. Jeszcze jeśli chodzi o festiwal wiosennych nocy, mam taki główny cel właśnie, żeby w ciągu tych 30 dni zrobić całe to wydarzenie, no nie? Żeby zdobyć cały zestaw tej strażniczki Kniei, bo na tym etapie gry ona naprawdę byłaby bardzo silna, duże bonusy by dawała, więc taką bohaterką można by już spokojnie atakować i obcych, i nomadów, i innych NPC-ów, no nie? Ogólnie, więc myślę, że teraz postaram się, żeby to zdobyć i sądzę, że przez 30 dni to spokojnie uda mi się to zrobić, że to problemem nie będzie i że będziemy się pomału wzmacniać. I w ogóle dzisiaj jeszcze była fajna właśnie dekorka. Ktoś mi napisał właśnie w wiadomości prywatnej, żebym odebrał sobie nagrodę. Nie wiem, czy to właśnie nie Pikachu, to chyba ty, Gaoganie, mi to poleciłeś, tak mi się wydaje, że to byłeś chyba ty właśnie. Ja bym szczerze mówiąc na to nawet nie patrzył, bo tutaj się właśnie teraz pojawiają nowe te jakieś oferty, żeby kupić rubiny albo coś takiego, no i też właśnie była darmowa dekoracja. Kryjówka marcowego zająca. Nigdy takiej nie widziałem, naprawdę. Ile grałem w Good Game'a kiedyś, tyle jej nigdy nie było. 205 porządku publicznego, więc naprawdę, naprawdę bardzo fajna dekorka. No i z taką dekorką już teraz w zamku będziemy się rozwijać. No i będziemy rosnąć pomału w siłę. Także ja teraz jeszcze poza odcinkiem sobie spokojnie puszczę jeszcze parę ataków. Tutaj zwiady zrobię jeszcze. Tu jest zameczek, to puśćmy od razu zwiad. 6%. Niech idzie. Tutaj mam jeszcze właśnie, to już wam pokazywałem, dwa zwiady zrobione, ale to są słabe zamki, więc poczekam, może pojawią się jakieś silniejsze. Ja sobie tu spokojnie poatakuję tych obcych jeszcze. Wy ten odcinek dostaniecie zapewne jutro przed południem, bo teraz późno wieczorem to już mi się tego po prostu nie chce wrzucać. Muszę trochę odpocząć. Jutro rano wstanę, to wam to spokojnie wrzucę. No a póki co nie będę dłużej przedłużał. Ja wam bardzo dziękuję za wszystkie porady, jakie mi piszecie i na YouTubie, i tutaj w grze. Dziękuję wszystkim za surowce, którzy mi wysyłaliście. To też się bardzo przyda, na pewno. No i cóż, ja wam póki co bardzo dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.